Kamienica została po raz kolejny zablokowana przez milicję. Na tych manifestacjach olbrzymią część uczestników stanowili studenci, oczywiście, jako najbardziej aktywne elementy na milicji. Sam fakt bycia studentem już wówczas był stygmatyzujący. On dla ZOMO oznaczał, że to jest ktoś, kto należy aresztować. To właśnie NZS, to właśnie to środowisko jakby inicjuje i upowszechnia akcję noszenia oporników wpiętych w ubranie, czyli no, powiedzmy sobie urządzeń elektronicznych dostępnych w sklepach, które miały być symbolem właśnie oporu wobec stanu wojennego. Że pojawili się młodzi ludzie w 1987-1988 roku, to była ta ich przewaga, że oni nie doświadczyli bezpośrednio na plecach, mimo wszystko tej siły komuny. Tą opozycję starszą, wcześniejszą, jednak w znacznym stopniu, większym lub mniejszym, ale jednak przykuwała świadomość siły czerwonego. Może już nawet na wyrost, bo okazuje się, że czerwony, można powiedzieć, z godziny na godzinę, ale na pewno z miesiąca na miesiąc był coraz słabszy. Mieliśmy specyficzne czasami formy działalności, których ta starsza opozycja nie robiła. Pomarańczowa alternatywa na przykład. Widząc, w jakim niebezpieczeństwie jest lud polski, Armia Czerwona zdecydowała się wziąć go pod swoje macierzyńskie skrzydła. Ratować już swoim zwycięstwem, wiedząc o tym, jak ciężko pracują pod burżuazyjnym jarzmem robotnicy w innych krajach. Ponuractwie, tak uważaliśmy, nie mamy szans z czerwonymi, oni są niszczami, to na pewno śmiechem jesteśmy w stanie ich załatwić, więc stąd różne formy, poczynając od happeningów przebieralnych. No i tu okazje były różne. Święto Armii Czerwonej było pretekstem oczywiście do happeningu. Żegnanie zimy, powitanie wiosny było rzeczywiście pretekstem oczywiście do świetnej zabawy i topienia, nie wiem, telewizora, jako symbolu tej propagandy, czerwonej bolszewickiej propagandy. Oczywiście była nienawiść do komunizmu, bo to nas spajało, ale w pewnym momencie on się nam wydawał śmieszny. Cofnąć się wszyscy. To były fascynujące chwile. To były chwile odkrywania tego, że jak liczna jest rzesza ludzi, którzy przychodzą nie jako kibice na te spotkania, bo tam tak naprawdę nie było kibiców. Tam każdy chciał się angażować, tam każdy przychodził albo z jakimś pomysłem konkretnym, albo mający coś do zaproponowania. Każdy, te dyskusje były nieraz bardzo burzliwe. Pamiętam doskonale chwilę, kiedy pojawił się tam Janek Rokita, który przecież później stał się liderem tego środowiska, który przyszedł jako nieśmiały student bodaj trzeciego roku prawa i takimi to słowy się przedstawił. Cześć, nazywam się Jan Rokita, jestem studentem trzeciego roku prawa i może się przydam przy opracowywaniu statutu Niezależnego Rzeszenia Studentów. Pierwsza fala strajków była związana z walką o rejestrację NZS-u. To był luty 1981 roku, kiedy rzecz ta zaczęła się na Uniwersytecie Łódzkim. W ślad za rozpoczętym tam strajkiem kolejne uczelnie przyłączały się do strajku solidarnościowego. Czas 16 miesięcy od 80 roku do końca 81, który jest nazywany wiosną Solidarności, był też wiosną NZS-u. I ja pamiętam, że
tą całą energię, z jaką działaliśmy i spotykaliśmy się na przykład w siedzibie NZS-u przy Gołębi. Tworzyliśmy komisję kultury, sekcję kultury, w której działały takie osoby jak na przykład Marek Lasota czy Adam Kalita, a także Janusz Kurtyka. To była działalność pełną parą. Potem nagle została przerwana przez rozpoczęcie stanu wojennego. Pamiętam, że od początku myśleliśmy o tym, że trzeba działać bezpiecznie, czyli się dobrze zakonspirować i mieć pełne do siebie zaufanie, żeby tak można powiedzieć wzmocnić to zaufanie. Janusz Kurtyka przygotował tekst roty przysięgi wzorowany na przysiędze żołnierzy Armii Krajowej. No i można powiedzieć, że mieliśmy do siebie od tego momentu stuprocentowe zaufanie, mogliśmy działać razem, skoro się nawzajem zapewniliśmy o tym, że w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej sobie przysięgamy wierność Ojczyźnie, że będziemy bronić jej honoru aż do ofiary życia. Zawsze dużą wagę przywiązywali do tej ciągłości organizacyjnej, że ta organizacja trwa, mimo że jest zakazana przez komunistów, że cały czas przychodzą nowi ludzie i włączają się w jej działania. I widać tutaj, że chociaż organizuje to przede wszystkim NZS, to jak zawsze przyłączają się też inne grupy. To jest Mirosław Koralski, który trzyma transparent. Tutaj Rady Dobrowolski z drugiej strony. No i KPN jest mniejszy. Tak, oczywiście jest organizacja studencka KPN, jest FMW. Są także KPS. Tak, są chłopcy z akcji studenckiej. W tym momencie, jak dostrzegliśmy, że coraz więcej ludzi podchwytuje jakby sobie tą ideę NZS-u jako organizacji. Coraz bardziej NZS stawał się taką platformą jednoczącą wszystkie te grupy młodzieżowe, obojętnie czy była to, no może w najmniejszym stopniu Federacja Młodzieży Walczącej, bo ona jednak w znacznym stopniu opierała się na młodzieży szkół średnich, ale też ci ludzie, którzy kiedyś parę lat wcześniej działali w Federacji, a już rozpoczęli studia, również zaczęli się identyfikować z tym niezależnym zrzeszeniem studentów. To są czasy, gdzie jak gdyby o organizacji świadczy tylko jedna rzecz, bibuła. Jest bibuła, jest organizacja. Z Darkiem Warpasemśmy założyli takie pisemko Krzyk. Ja o poligrafii to widziałem tyle, co widziałem na filmie, tam Człowiek zmarł ruszył. Tego, jak oni to drukują, a to na podstawie tego, co widziałem na filmie, doszedłem, że to musi być, wiesz, na maszynie pisane, że musi to być coś, co przypuści ci farbę. No później się mniej więcej dowiedziałem, jak zobaczyłem pierwszą taką matrycę, bo to drukowało się na matrycach białkowych, pierwszą matrycę białkową, no to jak gdyby, wiesz, jedno zepsułem, drugą już potrafiłem zrobić i drukować to. Takie nasilenie wydawania tych pism to był okres oczywiście stanu wojennego, ale jak się obserwuje też od strony takiej bibliograficznej, to widać, że tutaj jest taka, no, taki dołek, jakby taka dziura w połowie lat 80. To znaczy część pism
przestaje wychodzić, inne wychodzą bardzo rzadko. Wciąż chyba barykada była wydawana. Pojawił się też przegląd akademicki. Tak, tak. Pierwszy numer to Darek Warpas wydrukował. Przyszedł do mnie i to mi coś tam pokazał. Był wydrukowany metodą to powielaczową, znaczy tej, ale nie było papieru i on to wziął i odbił na przebitce. Potem jakśmy wydrukowali drugi numer tego przeglądu, to ja tam zaniosłem takiemu znajomemu. No i w tym drugim numerze była taka, jak gdyby było napisane, że taka jak gdyby uwaga, czy ten, że przepraszamy za nieczytelność pierwszego numeru. Ja to zaniosłem to między innymi takiego znajomemu z tego takiemu Lewandowskiemu i ten Lewandowski już przez jakieś następne 5 lat non stop mnie gnębił tym, że w drugim numerze tego przeglądu jedyną czytelną to było, że przepraszam za nieczytelność pierwszego numeru. A jak wyglądały redakcje? Czy jesteście w stanie otworzyć choćby szczątkowy skład redakcji tych pierwszych redakcji? Apogeum to 3 stoliki w Akropolu i przy każdym inna redakcja. I konkurencja polegała na tym, że w 8 na święta przegląd, myśmy wydrukowali historię zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawda? Różne tam rzeczy tak dalej. To było takie już bardzo wesolutkie. W związku z tym redakcja Gwarta się zamknęła na pół dnia i wydrukowała konkurencyjny na Sylwestra z horoskopem. Już stukot maszyny do pisania budził jakieś zainteresowanie na przykład w domu studenckim, prawda? Bo ktoś wchodząc do pokoju zaraz pytała, co tam piszesz, co to się dzieje, trzeba to było jakoś tam chować, maskować, zamykać się od środka. To jest offset, który został zrobiony przez hutników w hucie imienia Lenina i po prostu... Czyli to jest... Samodzielna produkcja. Samodzielna produkcja. To jest takie te wałki z pralki frania powkładane. To były wałki farbowe tutaj. Farba na tym była, a to były wałki z wodą. To był offset zrobiony dla myśli nieinternowanej, ale myśmy jak gdyby z myślą nieinternowaną doszli do porozumienia, że oni dają nam sprzęt, a my im drukujemy. I na tymśmy zaczęli już drukować w 88 po strajkach. Właśnie przegląd akademicki to i wtedy jak myśmy już weszli z tym offsetem, to też wiesz, tośmy też na przykład Krzysio Kornes, który budował indeks na Akademii Rolniczej, no to wiesz, też to przychodził jemu, tośmy ten drukowali ten indeks. Cała opierała się na zasadzie pracy normalnego offsetu, przy tym, że napęd był ręczny i ręczne podawanie również papieru. Wymagało to olbrzymiej wprawy, ale był to druk offsetowy. No. To wszystko szło z matryc, jakość tego była odpowiednio wysoka. I przy pewnej wprawie to myśmy pamiętam robili, nie wiem, ryzę papieru drukowaliśmy, jednostronnie zdrukowaliśmy w pół godziny, więc to były dość duże ilości. Myśmy byli drukarzami, czy znaczy myśmy się skupiali jedynie na drukowaniu. Nie patrzyliśmy, co to jest. Przychodziło zlecenie i robiliśmy. To było przede wszystkim gazetek akademickich.